drugiej tak fascynującej postaci jak król Artur. Przez wieki stanowił on archetyp bohatera z łatwością rozpoznawany nie tylko w Wielkiej Brytanii. Jego imię stało się synonimem bohatera w całym świecie zachodnim. Co jest tak niezwykłego w tym tajemniczym władcy, że nawet dziś, cyniczni i znużeni życiem, wciąż chętnie słuchamy o nim opowieści? Fakt ten równie wiele mówi o nas, co o tym niegdysiejszym i przyszłym królu. Niestety, Artur, jeśli w ogóle istniał, żył w czasach, które na terenie Wielkiej Brytanii są bardzo słabo udokumentowane. Nic zatem dziwnego, że prawdziwe wydarzenia splotły się z wytworami fantazji na jego temat. Legendy arturiańskie. Król Artur. W ciągu najbliższej godziny spróbujemy przyjrzeć się fenomenowi Artura. Poczynając od narodzin jego legendy jako wodza brytyjskich wojsk z V wieku, aż do ideału króla, którym od średniowiecza pozostaje do dziś. Postać Artura można analizować wielostronnie, przez pryzmat historii, legendy, mitu lub romansu rycerskiego. Każda z tych dróg prowadzi do innego Artura, choć wszystkie łączą się ze sobą. Król Artur, bohater uniwersalny, cieszy się powszechnym uznaniem w różnych kulturach, narodach i czasach. Opowieści o Arturze są świetnymi opowieściami. Jest w nich wszystko: władza, seks, chciwość i polityka międzynarodowa. Jest w nich wojna, miłość, magia, a wszystko to na tle natury. Każdy rości sobie prawo do Artura, ponieważ niesie on nadzieję. Jest światełkiem w tunelu. Jego legenda zawsze ożywa w ciężkich czasach. Artur wróci i zrobi porządek. Uniwersalna wymowa legendy o Arturze musi znajdować oddźwięk w ludzkiej duszy. Artur dodaje nam wiary we własne siły. Choćby wszystko sprzysięgło się przeciwko nam, bez względu na to, jakie wyzwania nas czekają, stawimy im czoło. Duch Artura to duch Brytanii. Waleczny duch Brytanii, który żyje w wielu ludziach różnych epok. Imię króla Artura wciąż ma moc przywoływania tajemniczego i pięknego świata, w którym brytyjska historia splata się z celtycką mitologią. Trudno dociec prawdy. Rzeczywistość przybiera kształt, jaki chcemy jej nadać. Odnosi się to zarówno do V, jak i do XII, XV czy nawet XXI wieku. Pamięć o Arturze jest o wiele żywsza niż pamięć o wielu władcach, których historyczne istnienie nie budzi żadnych wątpliwości. Wystarczy jednak nieco się zagłębić w jego legendę, by dotrzeć do żywego człowieka. Brytowie, którzy byli świadkami czynów Artura, opowiadali o nich potomnym, a każde powtórzenie opowieści budowało legendę bretońską.
W średniowiecznej Europie istniały trzy zasadnicze źródła tworzywa powieściowego. Pierwsze to tematyka antyczna, która obejmowała greckie i rzymskie mity, opowieści o wojnie trojańskiej, Jazonie, Herkulesie i innych. Drugim była tematyka francuska dotycząca Karola Wielkiego i jego rycerzy. Trzecim wreszcie tematyka bretońska związana z Arturem. Ciekawe, że inspiracja francuska najbardziej typowa dla średniowiecza popadła w zapomnienie. Natomiast romanse bretońskie i antyczne wciąż inspirują Hollywood. Prawda o Arturze tak ściśle splotła się z legendami, że trudno oddzielić fakty od fikcji. Aby odnaleźć rzeczywistą postać, musimy zacząć od legendy i jej tropem podążyć do prawdy historycznej. Legenda jest skarbnicą symboli i metafor, nie relacją o wydarzeniach historycznych. Jeżeli jednak odczytamy ich ukryte znaczenia, te same symbole i metafory mogą nam wiele powiedzieć o królu Arturze i jego czasach. Potęga legendy. Najszerzej znaną wersję powieści o królu Arturze spisał w XV wieku Sir Thomas Malory. Najprawdopodobniej był on rycerzem i uczestnikiem Wojny Dwóch Róż, a w swoich księgach odmalował obraz współczesnego sobie świata. Rycerstwo dożywało wówczas swoich dni. Wkrótce zbroje, miecze i kopie miała coraz powszechniej zastępować broń palna. Jednak szczęk oręża, tak znajomy Maloriemu, na zawsze splótł się w naszej wyobraźni z obrazem Artura. Tekst Maloriego jako w ogóle jeden z pierwszych w Anglii wydał drukiem William Caxton w roku 1485. Przedstawia on najpowszechniej do dziś znaną wersję dziejów Artura i jego rycerzy. Malory nie wymyślił swojej opowieści. Opierał się na francuskich romansach. Zebrał je w całość, która jest najdoskonalszą postacią legendy arturiańskiej, przynajmniej w języku angielskim. W powieści Maloriego król Uther Pendragon, pałający namiętnością do księżnej Cornwalli Igreny, przybrał za sprawą czarów Merlina postać jej męża. Pod nieobecność księcia spędził z Igreną noc w zamku Tintagel. Poczętego wówczas Artura Merlin oddał na wychowanie szlachetnemu rycerzowi Sir Hectorowi. Chłopiec rósł nieświadom swojego prawdziwego pochodzenia. Uther zmarł, nie pozostawiając następcy. Trzeba było wybrać nowego monarchę. Merlin przyprowadził kandydatów przed miecz, wbity w kowadło, i obwieścił, że tylko prawowity król zdoła uwolnić miecz. Wielu próbowało, lecz udało się to dopiero Arturowi, co Merlin oczywiście przewidział. Rycerze podnieśli bunt, jednak młody władca szybko ich sobie podporządkował. Od pani z jeziora otrzymał magiczny miecz, Excalibur. Poślubił piękną Ginewrę. Na zamku Camelot gromadził wokół okrągłego stołu kwiat rycerstwa z niezrównanym Sir Lancelotem. Był on ulubieńcem królowej. Lancelot i Ginewra zostali kochankami. Gdy król powrócił z wyprawy w poszukiwaniu świętego Graala, ich zdradę ujawnił Mordred, syn Artura z nieświadomie kazirodczego związku z przyrodnią siostrą, trawiony nienawiścią do ojca.
Artur nie miał wyjścia. Zgodnie z prawem musiał skazać żonę na śmierć. Lancelot jednak uratował ją tuż przed egzekucją. Kochankowie uciekli. Król udał się w pościg za nimi, nierozsądnie zostawiając władzę w rękach syna. Mordred rychło ogłosił się monarchą. Artur zawrócił, by zmierzyć się z nikczemnym potomkiem. Podczas bitwy pod Salisbury Mordred zginął z ręki ojca, ale nim upadł, śmiertelnie ranił Artura w głowę. Czując bliski koniec, Artur polecił, by Excalibur zwrócić wodą jeziora, z których się wyłonił. Na jeziorze pojawiła się wówczas łódź z płaczącymi kobietami. Zabrały one umierającego władcę na wyspę Avalon. Tam Artur wydobrzał ponoć z ran i śpi. Lecz gdy jego ojczyzna znajdzie się w potrzebie, wróci jako niegdysiejszy i przyszły król. Rex quondam et futurus. Thomas Malory to końcowy akord legendy arturiańskiej. W swoim dziele połączył różne powieści w harmonijną całość. Sięgał do zasobów literatury, które już w jego czasach liczyły bez mała 800 lat. Był oczytany. Świetnie znał wszystkie francuskie i angielskie romanse z ostatnich 3 czy 4 wieków. Mógł zatem dokonywać syntezy cykli. Malory wykorzystał ogromne bogactwo literatury i zrobił to znakomicie. Malory pracował ponoć nad swoją książką w więzieniu. Możemy stąd wnosić, że należał do porywczych charakterów. Wiedział zapewne wszystko o walkach i sztuce wojennej i z przyjemnością o tym pisał. Trafiał do więzienia co najmniej 8 razy. Zarzuty obejmowały próbę morderstwa, gwałt, okradanie kościołów, znieważanie kleru. Człowiek, który spisał wyidealizowany kodeks rycerski, stanowił całkowite przeciwieństwo ideału rycerza. To nie był Sir Lancelot. Caxton, wydając książkę Maloriego w lipcu 1485 roku, nie mógł przewidzieć, że zaledwie miesiąc później Henryk Tudor zdobędzie koronę i położy kres wojnie dwóch róż. W rozstrzygającej bitwie pod Bosworth nad jego wojskami powiewał znak Artura – chorągiew ze smokiem. Henryk nie był pierwszy. Pochodzenie od Artura chętnie przypisywali sobie władcy od Wilhelma Zdobywcy po Karola I. Henryk Plantagenet tuż po koronacji w roku 1154, chcąc przezwyciężyć niechęć brytyjskich poddanych, przedstawił się jako prawowity dziedzic Artura. Pretensje rodu Tudorów były bardziej uzasadnione. Od dawien dawna zasiedziali w Walii, mogli się uważać za potomków tych samych pierwotnych mieszkańców wyspy, których wiele wieków wcześniej bronił Artur. Szukając śladów Artura jako postaci historycznej, napotykamy problem. Nie udaje się znaleźć dowodów jego pokrewieństwa z żadną rodziną panującą. Nawet wśród walijskich książąt, potomków ludu, którym miał władać Artur, w kulturze, gdzie drzewa genealogiczne ceniono wyżej niż dobra materialne, ani jeden rodowód nie prowadzi do legendarnego króla. Późniejsi monarchowie chętnie przypisywali sobie duchowe pokrewieństwo z nim i uważali się za jego spadkobierców. Ryszard Lwie Serce nie posiadał się z radości, gdy mnisi z Glastonbury obwieścili odkrycie grobu Artura na terenie opactwa, a więc na ziemi Ryszarda. Edward I, pogromca Walijczyków i Szkotów, uznawał się za potomka Artura. Henryk VIII, największy egocentryk u zarania nowożytności, kazał sportretować siebie jako Artura na blacie okrągłego stołu w Winchesterze.
Do postaci legendarnego władcy chętnie się odwoływali wyjątkowo ambitni władcy, by dodać nieco koloru swoim zamiarom. Skarb ukryty w księgach. Kompilacja Maloriego, wieńcząca kilka wieków legend o Arturze, najwięcej czerpała z francuskich romansów. Cieszyły się one dużą popularnością na dworach całej Europy za sprawą pierwszych książek, między innymi wydanej w roku 1138 Historii Królów Brytanii, Geoffreya z Monmouth. Geoffrey z Monmouth należy do najniezwyklejszych postaci średniowiecza. Wielu uważało go za zawodowego łgarza. Był fatalnym historykiem, jeśli w ogóle nim był. Pisząc o królach z VII wieku albo z epoki żelaza lub brązu, przytacza dialogi i cytuje listy. Musiałyby one powstać wcześniej, nim na Wyspach Brytyjskich pojawiło się pismo. Zdumiewa, że ktokolwiek mógł tę oczywistą fikcję literacką traktować jak kronikę. Nie należy jednak lekceważyć Geoffreya. 90-95% jego pism to miły w lekturze wytwór fantazji autora. Ale pozostałe 5% warte jest badań historyków. Imię Artura pojawia się w rozmaitych tekstach starszych niż fantastyczne kroniki Geoffreya. Występuje w zapisach kościelnych, kronikach, genealogiach, żywotach świętych oraz w walijskich manuskryptach w rodzaju czarnej księgi Skarmarten i księgi Taleisina. W źródłach tych fakty przeplatają się z mitami. Jeżeli Artur istniał, odnajdziemy go właśnie u początków brytyjskiej historii. Jego życie przypadało na czasy, gdy Cesarstwo Rzymskie wycofało się po 4 wiekach z Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy wyspy zdani byli odtąd na własne siły w obronie przed Sasami, Anglami, Jutami, Fryzami, Piktami, Szkotami i Irami. Panował głód, nieustanne wojny i polityczny zamęt. Nie istniała centralna władza ani siły zbrojne. Dawna rzymska Brytania rozpadła się wzdłuż dawnych linii podziałów między plemionami celtyckimi. Każde ze zwaśnionych drobnych księstw miało własnego wodza. Na tak zwany okres arturiański przypada luka w źródłach historycznych. To są prawdziwe mroki wczesnego średniowiecza. Nastąpił upadek rzymskiej Brytanii. Okupant pozostawił za sobą ruiny i zgliszcza, splądrowane miasta, zwalone mury obronne, opuszczone twierdze legionów, rozsypujące się akwedukty. Pośród obracających się w perzynę budowli chłopi uprawiali skromne poletka. Dziś odpowiednikiem tamtej sytuacji byłoby może życie garstki ocalałych z wojny nuklearnej. Jedynym znanym pisarzem w czasach, gdy mógł żyć Artur, był mnich Gildas. Działał w połowie VI wieku. Opisał, jak wycofali się Rzymianie oraz jak mieszkańcy Brytanii wezwali Sasów na pomoc w walce przeciwko Piktom i Szkotom. Sojusznik rychło przerodził się w śmiertelnego wroga i rozpoczął podbój wyspy. Wówczas, jak powiada Gildas, pojawił się Ambrosus Aurelianus, ostatni z Rzymian. Pod jego wodzą Brytowie po serii zwycięstw zatrzymali napór Sasów. Dalej w historii następuje luka aż do triumfu w bitwie pod Badon, gdzie barbarzyńców wycięto w pień. Potem na wyspie zapanował pokój. Około roku 416 Anglosasi ponieśli potężną i krwawą klęskę, która na 40 lat przerwała ich inwazję w głąb Brytanii. Istnieją też pośrednie dowody na to, że po bitwie niektórzy z Sasów wycofali się z powrotem do Galii.
Tradycja przypisuje przerwanie pasma saskich triumfów jednemu człowiekowi, który zdołał zjednoczyć zwaśnionych, niezorganizowanych chłopów i poprowadzić ich do zwycięstwa. Człowieka tego nazywamy Arturem. Dowody na jego istnienie pochodzące ze współczesnych mu czasów są co najmniej wątpliwe. Jednak jego imię powtarza się przez wieki. Najstarsze wzmianki pochodzą już z okresu, w którym być może żyli Artur i Merlin. Zachował się bardzo wczesny poemat walijski, Gododinowie, o wyprawie Brytów przeciwko Anglosasom pod koniec VI wieku. Artur, jeśli w ogóle istniał, żył raczej na początku wieku. Jeden z wersów mówi o pewnym wojowniku, którego ciało pozostawione na szańcu pożarły kruki, ale nie był to Artur. Artur był więc jakąś znakomitą postacią, ważniejszą niż przeciętny żołnierz. Można wnioskować, że w ciągu dwóch pokoleń prawdziwy Artur urósł w oczach ludzi do postaci wspaniałego bohatera i jako taki był pamiętany. Artur pojawia się również w dokumentach kościelnych, zwanych rocznikami walijskimi lub wielkanocnymi. Spisano je między VIII a X wiekiem, prawdopodobnie opierając się na wcześniejszych zapisach z VI wieku. Pierwsza krótka wzmianka z roku 518 odnosi się do zwycięstwa Artura w bitwie pod Badon. Druga z roku 539 mówi o konflikcie w Camlan, w którym zginęli Artur i Mordred, po czym Brytanię i Irlandię dotknęła zaraza. Wszystkie pozostałe spośród ponad 100 osób wspomnianych w rocznikach są postaciami historycznymi. Trudno sobie wyobrazić, że w tej sytuacji tylko Artur i Mordred mieliby być bohaterami fikcyjnymi. To skłania do wniosku, że żyli niegdyś naprawdę. Wśród najwcześniejszych informacji o Arturze wymienić należy także fragmenty historii Brytów. Mieszanki faktów i fantazji zebranych w IX wieku przez walijskiego mnicha Nenniusa. Zaczyna on od uwagi, że Artur nie był wysoko urodzony. Wielu było szlachetniejszych od niego. Następnie opisuje 12 bitew, prawdopodobnie na podstawie o wiele starszych relacji, nazywając Artura wodzem. Użyte w manuskrypcie słowo dux było tytułem przysługującym wysokim rangą oficerom w hierarchii wojsk rzymskich u schyłku imperium. Z grubsza odpowiada ono tytułowi duca lub komendanta. Niektórzy uczeni widzą w tym tytule kontynuację rzymskiej tradycji wojskowej. Inni sądzą, że w ten sposób podkreślono, że Artur, bez względu na to kim był, nie był królem. Moim zdaniem trzeba go umieścić w czasach, kiedy Rzymianie zaczynali słabnąć. Był zapewne żołnierzem imperium i choć nie pochodził z monarszej rodziny, koniec końców musiał zostać królem, ponieważ prawdopodobnie stanął na czele tych wszystkich ludów, które na Wyspach Brytyjskich chciały nadal żyć jak Rzymianie. Opierając się na najstarszych źródłach, wolno zaryzykować stwierdzenie, że był królem. Jego tytuł Dux Bellorum może oznaczać, że był lokalnym władcą, którego znaczenie wzrosło, gdy stanął na czele konfederacji innych drobnych księstw. Mógł być oficerem sprowadzonym, by dowodził wojskami. Mógł wreszcie być rzymskim urzędnikiem jeszcze długo po upadku imperium, używającym tytułu, który dawał mu prawo do koordynowania działań różnych wojsk w Brytanii. Po wycofaniu się rzymskich legionów na wyspach pozostało wielu żołnierzy z dotychczasowych struktur wojskowych. Nie chcieli stąd odchodzić. Od 2 czy 3 pokoleń sprawowali tu władzę i pewnie nie uśmiechał im się powrót na kontynent i walka w wojnach Rzymu. W Brytanii mieli majątki, ziemię, żony. Żyli w wygodnym systemie na szczycie hierarchii, którą sami ustanowili. Usiłowali więc utrzymać rzymskie ideały, wartości i cywilizację. Czy był tylko jeden Artur? Obrona Brytanii przed saskimi hordami wymagałaby od niego pojawiania się w wielu różnych miejscach naraz. Niektórzy historycy są przekonani, że można to wyjaśnić tylko w taki sposób.
Najeźdźcom stawiało czoło kilku wodzów, a mit o wojennym bohaterze stanowi amalgamat wielu lokalnych podań. Zdaniem innych mobilność Artura świadczy o tym, że był on oficerem konnicy. Myślę, że został samozwańczym przywódcą jazdy. Jeśli był żołnierzem, to był dowódcą oddziałów konnicy, które mogły szybko przemieszczać się z miejsca na miejsce. Oryginalność rzymskiej konnicy polegała na błyskawicznym przenoszeniu się z miejsca na miejsce. Była przeznaczona do tego, by udawać się tam, gdzie są kłopoty i nieoczekiwanymi wypadami nękać przeciwnika. Legenda głosiła, że Artur jest wszędzie i nieoczekiwanie atakuje anglosaskich najeźdźców ze wszystkich stron. Przypomina to syndrom Jesse Jamesa w Stanach Zjednoczonych. Jeśli ktoś napadł na pociąg, to musiał być on. Jeśli jacyś harcownicy zaatakowali Anglosasów, musiał to być Artur. W rozdziale zatytułowanym Cuda Brytanii Nennius napisał więcej o legendarnym władcy. Dwa nadprzyrodzone zdarzenia z udziałem Artura nie miały chyba oparcia w faktach, ale w obydwu nazywa się go żołnierzem Arturem. W południowej wali znajduje się kamień z odciskiem łapy jego olbrzymiego psa gończego oraz grób syna, o którym nic więcej nie wiadomo. Ilekroć mierzysz na grobek, za każdym razem otrzymasz inne wyniki. Artur stał się magiczną i nadludzką istotą w opowieściach Nenniusa spisanych w 829 roku. A więc bardzo wcześnie, ale przecież już 300 lat po Arturze. Wśród zapisków Nenniusa pojawia się historia o smokach. Jeźdźcy spod znaku czerwonego smoka. Była to prawdopodobnie baśń bardzo stara już w chwili, gdy Nennius ją spisał. Opowiada ona o wielkim królu Vortigernie, który zdradził lud Brytanii na rzecz Sasów. Wznosił on dla siebie bezpieczną twierdzę w górach. Bez względu jednak na to, jak dużo zbudowano w ciągu dnia, nocą wszystko znikało. Nadworni czarnoksiężnicy poradzili władcy, by złożył w ofierze dziecko zrodzone z nieziemskiego ojca. Takim dzieckiem był Merlin, znany wówczas jako Ambrozjusz. Przyprowadzony przed króla wyzwał czarnoksiężników na pojedynek. Zadając im pytanie, na czym zbudowany jest zamek, nie umieli odpowiedzieć. Merlin wyjaśnił, że pod fundamentami znajduje się głębokie podziemne jezioro, a na jego dnie leżą dwa wydrążone kamienie, w których śpią dwa smoki, biały i czerwony. Jezioro zostało odnalezione, a po osuszeniu odsłoniło dwa kamienie. Na oczach przerażonego władcy wypełzły z nich dwa smoki i zaczęły walczyć. Vortigern zapytał, co zapowiada ten znak. Merlin wyjaśnił, że biały smok jest symbolem Sasów, pożerających Brytanię, która wcześniej powitała ich z otwartymi ramionami. Czerwony zaś to mieszkańcy wyspy ulegający napastnikowi. Merlin przepowiedział, że potomstwo białego smoka opanuje niemal całą Brytanię od morza do morza, ale pewnego dnia czerwony smok poderwie się do walki i wypędzi Anglów za morze, skąd przyszli. Czerwony smok do dzisiaj jest godłem Walii i jej mieszkańców. Jak to się jednak stało, że ten egzotyczny i mityczny stwór zaczął być kojarzony z potomkami dawnych Brytów? Skąd się wziął i dlaczego akurat czerwony? Smoki zajmują poczesne miejsce w świecie Artura, nie jako groźne bestie, lecz jako istoty darzone szacunkiem. Artura zwano Pendragonem. W dawnym języku walijskim pen oznaczało głowę. Słowo dragon zaś, także w dzisiejszej angielszczyźnie oznaczające smoka, stało się określeniem przywódcy.
Artur nosił miano Pendragona, co oznaczało namiestnika wojskowego albo naczelnego wodza w bitwie. Jest to funkcja znana też w innych kulturach, zbliżona na przykład do japońskiego szoguna. Z większym prawdopodobieństwem można twierdzić, że Artur był naczelnikiem wojsk niż królem czy cesarzem. Jeden z bardów zostawił po sobie pieśń, która wysławia Artura, zwycięskiego smoka, za chwalebną rzeź Sasów w bitwie pod Badon. W średniowiecznych legendach Artur często nosi hełm ozdobiony smoczym grzebieniem. W przeciwieństwie do świętego Jerzego, sam był smokiem, który pokonał wrogich Sasów. Czerwony smok stanowił znak zarówno Artura, jak i jego poddanych. Nie daje to jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie czerwony smok stał się godłem Artura i mieszkańców wyspy. Wśród naukowych hipotez jest i taka, że czerwony smok pochodzi z terenów dzisiejszej Rosji, ze stepów ciągnących się na północ od Morza Czarnego. Legendy wyrastały na podłożu faktów. Uzasadnione jest zatem przekonanie, że był zdolnym wodzem i strategiem, a tytuł Dux Bellorum pobrzmiewa odległym echem rzymskich legionów. Artur żył w świecie ukształtowanym przez ponad 400 lat rzymskiej kultury, techniki, sztuki, zwyczajów, prawa i języka. Takie dziedzictwo nie mogło zniknąć z dnia na dzień. Średniowiecze nie spadło na Brytanię nagle, jak ciężka, szara zasłona. Przeciwnie, dotychczasowy świat rozpadał się powoli, stopniowo, niemal niezauważalnie. Artur, którego od wycofania się legionów z Wysp Brytyjskich dzieliło życie zaledwie jednego czy dwóch pokoleń, miał prawo utożsamiać się ze swoim rzymskim dziedzictwem. Mógł być z niego dumny i gotów o nie walczyć. Dziedzictwo to obejmowało także wiarę chrześcijańską, której należało bronić przed napierającymi na zachód pogańskimi Sasami. Jeżeli Artur żył około roku 500, z pewnością był chrześcijaninem. Nie ma żadnych dowodów na to, że pod koniec V wieku na Wyspach Brytyjskich pogaństwo jeszcze istniało, zwłaszcza wśród przedstawicieli wyższych warstw społecznych. Najstarsze źródła wyraźnie ukazują Artura jako władcę chrześcijańskiego. Nowe tęsknoty, by umieścić Artura na styku pogaństwa i chrześcijaństwa, więcej mówią o religijnych dylematach początku XXI wieku niż o średniowieczu. Oczywiście chrześcijaństwo było obecne w Brytanii we wczesnym średniowieczu. Trzeba jednak pamiętać, że skrybowie, którzy spisywali później legendy, należeli do elit monarchii, bardzo mocno wspierającej się na kościele. Dlatego też w ich wersji Artur był gorliwym chrześcijaninem. Nie potwierdzają tego jednak żadne dowody. Tymczasem lepiej udokumentowana postać Merlina z pewnością sięga czasów pogaństwa i druidów. Prawdopodobieństwo, że Artur był chrześcijaninem, jest moim zdaniem co najmniej wątpliwe. Legenda Artura wiąże się z tradycją wojskową, a ściślej z wątkiem konnicy. Rzymianie zawsze wcielali wojska podbitych państw i ludów do swoich legionów. Wyrwanych z rodzinnej ziemi łatwiej kontrolować, wykorzystując zarazem ich umiejętności w służbie Rzymu. Gdy Rzymianie pokonali wędrowne plemiona Sarmatów ze stepów dzisiejszej Rosji, wiedzieli, że mają do czynienia z najlepszą, najlepiej wyposażoną i najbardziej skuteczną jazdą, z jaką się do tej pory spotkali. Wcielenie jej do garnizonów Brytanii dawało podwójną korzyść. Znakomicie podnosiło wartość wojsk cesarstwa na wyspie oraz zapobiegało buntom na podbitych ziemiach. W roku 175 do Wielkiej Brytanii przybyło 5,5 tysiąca konnych żołnierzy sarmackich. Po przebyciu całego kontynentu z nadmorza Czarnego nad Morze Północne zostali rozmieszczeni wraz z 6. Legionem wzdłuż muru Hadriana. Świadczą o tym odnalezione tam fragmenty zbroi i uprzęży. Potem przeniesiono ich w rejon Ribchester, do twierdzy u progu Gór Pennińskich. Cały garnizon w Brytanii liczył wcześniej około 11 tysięcy konnych.
zwiększenie tego stanu o ponad połowę, jednorazowo i w jednym punkcie, musiało wywrzeć ogromny wpływ na miejscową ludność. Sarmaci byli ludem irańskim, prowadzącym koczowniczo-pasterskie życie na stepach od Dolnej Wołgi aż po Dunaj. Nie wzdragali się przed grabieżą, najazdem i wymuszaniem danin jako dodatkowymi źródłami dochodu. Byli znakomitymi jeźdźcami, odważnymi i wytrzymałymi. Ich ciężko zbrojnej konnicy nie mógł powstrzymać żaden szyk bojowy. Nosili stożkowate hełmy oraz kolczugi. Za podstawową broń służyły im kopie, długości prawie 2 metrów oraz potężne miecze oburęczne. Wygląd sarmackich wojowników nie budziłby zdziwienia na polu bitwy pod Hastings w XI wieku. Wielu uczonych właśnie w nich widzi pierwowzór średniowiecznych rycerzy. Artur odziedziczył po Rzymianach wczesnośredniowieczny odpowiednik dzisiejszych elitarnych jednostek specjalnych. To były sprawne i skuteczne oddziały, łatwe do przerzucenia, samodzielne. Sarmaci prowadzili walkę z siodła, stosując kopie i łuki, ale równie dobrze spisywali się jako piechota. Potrafili współpracować w grupie, mogli działać jako ciężkie oddziały szturmowe, ale mogli też zakraść się do obozu wroga i po cichu wybić wszystkich po kolei. Ich umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie szły w parze ze znakomitym uzbrojeniem. Nosili kolczugi, które dobrze chroniły, a na dodatek lśniły w słońcu. Rzymianie uważali, że jeśli coś masz, należy się z tym pokazać. Romanizacja Sarmatów polegała na tym, że ich uzbrojenie, nie przestając być praktyczne, stało się ostentacyjnie zbytkowne. Bardzo możliwe, że heraldyka wywodzi się z sarmackiego zwyczaju umieszczania na kopiach chorągiewek i proporców ozdobionych tamgami. Tamgi to znaki własności lub znaki plemienne, rozpowszechnione wśród ludów wschodu na długo przed naszą erą. Dla nas najciekawszym z tych symboli jest drako. Tworzyła go głowa smoka z otwartą paszczą, wykonana najczęściej z brązu, oraz długi rękaw z delikatnej tkaniny, na ogół czerwonej. Całość osadzona była na długim drzewcu. Chorągiew w kawalerii jest niezbędna. Stanowi punkt orientacyjny. Sygnalizuje kierunek działań. Rzymianie przejęli od Sarmatów znak smoka, składający się z lekkiej, wydrążonej w środku głowy oraz długiego ogona w formie rękawa. W szybkim ruchu w galopie powietrze wpadało przez paszczę i wypełniało ogon, który powiewał i kłębił się. Smok dobrze widoczny z daleka pewnie budził lęk. Taki potwór ponad masą zakutych w zbroje jeźdźców. To nie był miły widok. W rzymskiej konnicy sarmacki symbol smoka musiał występować wcześniej, nim pojawia się Artur. Zapewne przejął go, nie zastanawiając się nad jego pochodzeniem. Dla niego był tam zawsze. Około IV wieku wszystkie kohorty legionistów, konnica i piechota nosiły chorągiew ze smokiem. Zaczął on symbolizować potęgę rzymskiej armii, tak jak wcześniej orzeł. W naturalny sposób gromadzili się wokół niego opuszczeni przez imperium byli obywatele Cesarstwa Rzymskiego z Brytanii. Rycerze, którzy patrolowali mur Hadriana, powoli ulegali wpływom kultury celtyckiej i kultury dawnej rzymskiej Brytanii. Byli gotowi walczyć u boku Celtów i mieszkańców wyspy pochodzenia rzymskiego przeciwko każdemu najeźdźcy, czy to Irom, czy Sasom. Doszliśmy więc do azjatyckiej jazdy, która szkoliła rzymskie wojska w rzymskiej Brytanii, czując się w Anglii jak u siebie. Być może Sarmaci ulegli asymilacji i uważali się już za rdzennych mieszkańców wyspy. Drugie lub trzecie pokolenie mogło słabo pamiętać o swoich korzeniach. Kultywowali jednak sztukę wojenną dawnej ojczyzny opartą na konnicy, którą Rzymianie stopniowo rozbudowywali.
jeźdźcy spod znaku Czerwonego Smoka stali się rycerzami króla Artura. Ich drako przekształcił się w walijskie Drake. Znak z brązu i drewna, powiewający jedwabnym ogonem nad oddziałem, przerodził się w obrońcę i symbol tożsamości ludu. Tak właśnie powstaje legenda. Uczestnicy historycznych przełomów widzą związki przyczynowo-skutkowe między kolejnymi zdarzeniami. Czas jednak zniekształca obraz i owe związki przestają być oczywiste. Zasada ta wyraźnie potwierdza się w wypadku legendy arturiańskiej. Ma ona jeszcze jeden, niedostrzegalny na pierwszy rzut oka, element wspólny z sarmackimi wojownikami. Najświętszym symbolem Sarmatów był nagi miecz wbity w ziemię. Moc miecza. Żyjący w IV wieku rzymski historyk Ammianus Marcellinus napisał: w krainie Sarmatów nie ma świątyni ani sanktuarium, choćby krytej strzechą. Oddają cześć nagiemu mieczowi wbitemu w ziemię. To ich bóg wojny, panujący nad stepami, po których wędrują. Cześć dla miecza występuje w bardzo wielu kulturach. Reprezentuje on najwyższą sprawiedliwość. Na taki oręż stać było tylko ludzi bogatych. Płatnerze robili go miesiącami z zastosowaniem najdoskonalszej ówczesnej technologii. Może dlatego przypisywano mu magiczne właściwości. Umiejętność wytopu i kucia żelaza dawała niemal magiczną przewagę plemieniu, które posiadło tę tajemną wiedzę. Kowale i alchemicy uzyskujący żelazo z rudy, uważanej przez zwykłych śmiertelników za kamień, często żyli na odludziu. W ten sposób chronili swoje sekrety przed społecznością, której służyli. Odosobnienie i niezrozumiałe umiejętności budziły lęk i dały początek baśniom o czarnoksiężnikach. Pamiętajmy, że w świadomości ówczesnych ludzi istniały cztery żywioły: ziemia, powietrze, ogień i woda. Wszystkie biorą udział w procesie powstawania miecza podczas wytapiania i obróbki żelaza. Miecz łączy zatem w sobie wszystkie tajemne moce czterech żywiołów. Ich duch jest zamknięty w klindze. Skoro oręż więzi je w sobie, musi mieć nadprzyrodzone właściwości. Jest przedmiotem magicznym. Wyrwanie miecza ze skały, którego więzi, przypomina wydobycie żelaza z rudy. Z czasem skałę zastąpiło kowadło, co uświadamia, że to kowal w kuźni przekazał ostrzu miecza wszystkie tajemnicze właściwości. To jedna z możliwych interpretacji legendy o mieczu uwięzionym w skale. Nie wyklucza ona innej, która mówi, że być może najświętszy znak Sarmatów był przekazywany i dziedziczony przez kolejne regimenty rzymskiej jazdy aż do czasów Artura. Nawet będąc chrześcijaninem, musiał on rozumieć potrzebę przyjęcia symboli rzymskiej konnicy, aby podkreślić ciągłość tradycji, związek z chlubną przeszłością. Na legendę o Arturze wywierały wpływ inne mity i wierzenia. Celtowie z Wysp Brytyjskich od dawien dawna praktykowali rytuał składania bogom cennych darów w rodzaju klejnotów i broni. Ofiary wrzucali do jezior, rzek i źródeł poświęconych istotom nadprzyrodzonym. Silne echo tych zwyczajów pobrzmiewa w historii Arturowego miecza, Excalibura. Artur otrzymał go od pani jeziora. Na łożu śmierci polecił jednemu z rycerzy, Bedivirowi, zwrócić oręż właścicielce. Rycerzów tak bardzo pragnął potajemnie zachować wspaniałą broń, że dopiero za trzecim razem wypełnił królewski rozkaz. Gdy cisnął Excalibur, z otchłani wód wyłoniła się ręka, schwyciła miecz i trzykrotnie uniosła go w hołdzie umierającemu władcy. Potem na zawsze zniknęła w srebrzystych wodach jeziora. Gdybym w całej legendzie arturiańskiej miał wskazać na coś naprawdę autentycznego, co wiąże się rzeczywiście ze stosowaną praktyką,
Byłaby to przejmująca scena, w której Sir Bedivere wrzuca miecz do jeziora. W wielu częściach Anglii przy okazji dragowania rzek znajduje się miecz z epoki żelaza, często niezwykle kunsztownej roboty. Ponieważ wyciągane są z głębin odległych od miejsc przeprawy, nikłe jest prawdopodobieństwo, że po prostu je zgubiono podczas przechodzenia w bród albo przepływania łodzią na drugi brzeg. Zostały one wrzucone do świętych wód jako dar dla bóstwa. Dramatyczne zakończenie po raz kolejny wiąże legendę o królu Arturze z Sarmatami. Wśród tych barbarzyńskich ludów było plemię Alanów. Jego jedynymi potomkami są Osetyjczycy, którzy do dziś żyją na pograniczu Rosji i Gruzji. W swojej mitologii mają oni opowieść o bohaterze imieniem Batrac, który pewnego dnia został śmiertelnie ranny. Umierając, poprosił dwóch towarzyszy, by wrzucili jego miecz do wody. Dwukrotnie udawali oni, że spełnią prośbę, ale dopiero za trzecim razem uczynili to naprawdę, a wówczas woda wzburzyła się i przybrała kolor krwi. Czy historia ta przybyła na Wyspy Brytyjskie wraz z sarmackimi jeźdźcami, czerwonym smokiem i mieczem wbitym w skałę? Nie wierzę w ani jedno słowo tej teorii. Po pierwsze, wątek miecza, który został wrzucony do wody i w ten sposób oddany mieszkającej w niej bogince, z pewnością nie występuje wyłącznie w mitologii sarmackiej. O wiele większe jest prawdopodobieństwo, że taka legenda istniała wcześniej wśród Brytów. Po drugie, powszechnie popełnia się błąd, wiążąc sarmackie oddziały ciężkiej jazdy z Arturem i jego rycerzami. Nie ma żadnych dowodów ani przesłanek, by sądzić, że historycznego Artura jakoś szczególnie ceniono za dowodzenie konnicą. Dlatego ta teoria wydaje mi się zupełnie urojona. Problem z Arturem jest taki sam jak z początkami wieków średnich. Właściwie nic o nich nie wiemy. Artur dawno nie żyje, a większość historyków wciąż spiera się na jego temat. Dzięki tym sporom, pomijając legendę, stał się nieśmiertelny. Historia jest pogmatwana. Mamy problem, gdy spróbujemy choćby ustalić, kim u licha był Szekspir. Wciąż pojawiają się plotki, że tak naprawdę nie istniał, albo że był kimś zupełnie innym. Taką samą trudność, jak z określeniem tożsamości Szekspira, mamy z Arturem. Wydaje się, że w wypadku Artura wszystko jest prawdopodobne. W ludzkiej naturze leży, że wolimy to, co cudowne, od tego, co pospolite. Gdybyśmy mogli znaleźć spójne i wyczerpujące wyjaśnienie zagadki króla, gdybyśmy raz na zawsze dowiedzieli się o nim wszystkiego, bylibyśmy o wiele ubożsi. Obecnie wciąż możemy wierzyć, że Artur czeka, aż jego lud znajdzie się w potrzebie. A wtedy wróci z odsieczą. Król niegdysiejszy i król przyszły.